Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj nadkomisarz Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Od nowego roku weszły w życie nowe, wyższe stawki mandatów karnych za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym. Przypomnijmy te najważniejsze zmiany. No, zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie z dniem 1 stycznia, zwiększyły się kwoty mandatów, ale także ogólnie, jeżeli chodzi o grzywnę w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, ta grzywna wzrosła i to bardzo, ponieważ do 31 grudnia 2021 roku grzywna w drodze mandatu karnego, to górna granica była, prawda, 500 zł przy zbiegu wykroczeń do 1000. Obecnie ta granica górna przy mandacie, jaki policjant może na miejscu wypisać, to 5000, przy zbiegu to aż 6000 zł. Dodatkowo, jeżeli chodzi o postępowania, które toczą się przed sądami w sprawach o wykroczenia, to jak do grudnia ta kwota była do 5000, można było dostać grzywnę orzeczoną, prawda, przez sąd, to obecnie ta grzywna wzrosła do 30000 zł. Także wzrost tych mandatów za przekroczenie prędkości, czyli to jest ten grzech, który chyba najczęściej się przydarza kierowcom. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o wykroczenia taryfikatorem określone, są również tutaj wykroczenia dotyczące prędkości. O nich zresztą było najwięcej, prawda, w mediach i w ogóle, jak już miały te przepisy wejść. Pierwszy mandat, który jest taki, można powiedzieć, podwyższony znacznie, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości, to prędkość powyżej 30 km na godzinę. Tu już płacimy 800 zł, więc jest to dosyć dużo pieniążków, a jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę, to jest 1500 zł. Dodatkowo tracimy, oczywiście, jeżeli jest to w terenie zabudowanym, uprawnienia na okres 3 miesięcy. I kolejno te mandaty, prawda, wzrastają także. Jeżeli przekroczymy prędkość o 70 km na godzinę, mandat karny wynosi 2,5 tysiąca złotych. Tak jak mówiłem, obecnie policjant może wypisać mandat do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu nawet 6 tysięcy. Także patrząc na te zmiany w przepisach, można zauważyć, że także bardzo wzrosły mandaty za przejazd na przejeździe kolejowym w momencie, kiedy włączy się sygnalizacja świetlna, w momencie, kiedy już te zapory zaczynają się zamykać. To można aż 2000 zł, tak, zarobić. Tak, tak, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowe, to w przypadku, jeżeli już świeci się czerwone światło, ewentualnie rozpoczęło się opuszczanie zapor, jeżeli ktoś wjechałby wówczas przez przejazd kolejowy, grozi mandat do 2000 zł, co trzeba podkreślić, że we wrześniu wejdą przepisy, gdzie sprawca będzie, można powiedzieć, działał w tak zwanej recydywie. Dodatkowo wzrośnie kwota o drugie tyle mandatu, czyli jeżeli dostał już raz w okresie 2 lat 2000 zł, to przy drugim takim wykroczeniu ten mandat wzrasta aż do 4000 zł. I równocześnie od września razem z tym będą szły punkty karne. Obecnie możemy maksymalnie dostać 10 punktów karnych przy jednej kontroli, a od września będzie to policjant za wykroczenie będzie mógł nałożyć 15 punktów karnych. A jak wiemy, to w przypadku młodego kierowcy już po 20 punktach karnych traci on prawo jazdy, a jeżeli chodzi o kierowców stażem powyżej 2 lat, to 24 punkty i również traci prawo jazdy. I też myślę, warto wspomnieć o pieszych, którzy mają według nowych przepisów pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wejście na przejście właśnie przeznaczone dla pieszych, 1500 zł za to, jeżeli kierowca nie ustąpi pierwszeństwa. Tak, jeżeli kierowca nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czy też ominie pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa, albo wyprzedza na oznakowanym przejściu dla pieszych, jest to mandat jednoznaczny. 1500 zł, także jest to bardzo wysoki mandat. Ale trzeba, tak jak pani redaktor mówi, podkreślić, że również piesi mają obowiązki. On wchodząc na to przejście, a także przechodząc, ma zachować szczególną ostrożność. Więc jeżeli widzimy, że nie możemy bezpiecznie przekroczyć i przejść przez przejście, więc należy się upewnić, zaczekać. Nawet jeżeli ten kierowca popełnił wykroczenie i nie ustąpił tego pierwszeństwa, on może zostać rozliczony, tak jak mówiliśmy, kwotą mandatu dużego 1500 zł. A jednak zaoszczędzimy życie i zdrowie człowieka, a zawsze możemy, prawda, przejść, kiedy ten pojazd przejedzie. Dlatego jak najbardziej trzeba uczulić pieszych, że pomimo tego,
dlatego, że oni mają pierwszeństwo, wchodząc i przechodząc przez przejście, mają także obowiązek zachować szczególną ostrożność. No właśnie, te kilka ostatnich dni na ulicach nie tylko Nowego Sącza, Sądecczyzny doszło do szeregu wypadków właśnie z udziałem pieszych. Część z nich była na przejściach dla pieszych, kiedy uderzył w nich samochód. Jak pan sądzi, bo jakby okoliczności są w dalszym ciągu badane, czy to wynika z tego, że pierwszy ma taką świadomość, że ma pierwszeństwo, po prostu czasami nie zachowa ostrożności, wejdzie na przejście i wtedy o wypadek nie trudno? Jeżeli chodzi o okoliczności już poszczególnych wypadków, to każde z nich są badane. Później, prawda, wydana jest opinia biegłego, gdzie jest szczegółowa analiza i zachowania pieszego, i zachowania kierującego, który potrącił tego pieszego. Więc tutaj nie możemy jednoznacznie powiedzieć, kto bardziej przyczynił się do tego zdarzenia. Jednak musimy powiedzieć wprost, na przejściu dla pieszych pieszy ma pierwszeństwo, więc kierujący, dojeżdżając do przejścia, powinien obserwować to przejście i jeżeli jest pieszy w jego rejonie, umożliwić mu to przejście. Także jednoznacznie tutaj musimy wskazać, że jednak to po stronie kierującego jest więcej obowiązków i bardziej pieszy jest chroniony, jeżeli chodzi o przejście, prawda, przez przejście dla pieszych. Tak jak pani redaktor przekazała, końcówka roku i początek no niestety była bardzo tragiczna dla pieszych, ponieważ no w okresie tygodnia na przełomie roku zginęły 3 osoby. Proszę powiedzieć, w związku z wejściem w życie nowych przepisów, czy państwo prowadzicie częściej te kontrole drogowe? Nie, jeżeli chodzi o to, być może, że mieszkańcy odbierają, że częściej są te kontrole drogowe, bo myślę, że też bardziej wszyscy zwracają uwagę ogólnie na obecność policjanta, ponieważ liczą się z tym, że jeżeli popełnią taki psychologiczny efekt wejścia w życie nowych przepisów. Myślę, że tak, że jest to psychologiczny taki troszeczkę efekt, ponieważ nawet kiedyś mieliśmy zapytanie, że nagle w związku z pojawieniem się nowego taryfikatora jest więcej policji, więcej karzemy. Nie, tych kontroli jest tyle samo. Oczywiście, kiedy na przykład mamy organizację działania, tak jak na przykład dzisiaj prowadzimy działania prędkość, ponieważ główną przyczyną wypadków drogowych według analizy jest właśnie przekroczenie prędkości. Więc na przykład w dniu dzisiejszym prowadzimy działania prędkość i wszelkie czynności są skierowane na wyeliminowaniu jak najwięcej właśnie wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. I może akurat wtedy jest odbierana przez, prawda, mieszkańców i kierowców informacja, że tych policjantów jest więcej. Ja wiem, że to jest krótko, odkąd te nowe przepisy weszły w życie, ale czy już można zauważyć, zaobserwować, że kierowcy jednak jeżdżą trochę bezpieczniej? Ja uważam, że tak. Powiem szczerze, nawet po ilości zatrzymanych uprawnień za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w terenie zabudowanym. Widać, że już po prostu tych uprawnień zostało mniej zatrzymanych niż w poprzednim okresie, a także jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe. Zresztą jak jeździmy, to widzimy, że kierowcy jeżdżą troszkę wolniej, także nawet w pewnym sensie płynniej, ponieważ ktoś, kto włącza się do ruchu, może zrobić to bezpiecznie, ponieważ zgodnie z naszą analizą kolejną przyczyną, jaka przyczyniła się najbardziej do powstania kolizji i wypadków drogowych w zeszłym roku, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa. Pierwszą to jest przekroczenie prędkości, a druga to nieustąpienie pierwszeństwa. Takim rekordzistą chyba tutaj na Sądecczyźnie był młody kierowca 18-latek, który został zatrzymany w miejscowości Tęgoborze. 3000 zł mandatu. Było tak podobne zdarzenie, czy na razie on zostaje tym niechlubnym rekordzistą, jeżeli chodzi o przekroczenie prędkości i jeżeli chodzi o wysokość mandatu, który otrzymał? Jeżeli chodzi o wysokości mandatów, to faktycznie ten młody mężczyzna otrzymał mandat wysoki przy zbiegu wykroczeń w miejscowości Tęgoborze, ale odnotowaliśmy także zdarzenie na przejeździe kolejowym, gdzie osoba się nie dostosowała i w czasie, kiedy zostały zapory opuszczane, wjechała w te zapory. Tam również został nałożony mandat ponad 2000. No i muszę jeszcze o jednym powiedzieć. Został także nałożony mandat na pieszego, który przechodził w miejscu niedozwolonym, a dodatkowo był w stanie po użyciu alkoholu. Obecnie taki mandat za to wykroczenie dla pieszego to 2,5 tysiąca złotych. I taki mandat został nałożony. Mówiąc o tych zdarzeniach, to byli młodzi kierowcy, tak? Zarówno ten, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy przy włączonych zaporach, ten 18-latek. Też mamy takie zdarzenie w Piwnicznej, kiedy młodzi ludzie, 23-25 lat, wyprzedzali na zakrętach, na podwójnej, ciągłej. Czy to jest tak, że jednak młodzi ludzie jeżdżą mniej ostrożnie, jak patrzycie państwo na swoje policyjne statystyki?
No, zgodnie ze statystykami faktycznie więcej zdarzeń dotyczy młodych osób. No, trzeba sobie powiedzieć szczerze, tak jak gdyby, nie wiem, fantazja czy coś takiego, jakby uważają, że są nieśmiertelni. Tak niestety nie jest. Prędkość robi swoje i przede wszystkim zdrowy rozsądek. Czasem młode osoby chcą, prawda, zaimponować innym i chcą pokazać, jak jeżdżą dobrze, co potrafią. No niestety czasem umiejętności brak, a przy prędkości to naprawdę niewiele trzeba, aby doszło do tragedii. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan, że dzisiaj prowadzicie akcję Prędkość. Taka akcja właśnie podobna na ulicach naszego miasta pod koniec zeszłego roku z udziałem drona, czy no to taka trochę niecodzienna, że tak powiem, kontrola i niecodzienne urządzenie, które pomaga w kontrolowaniu kierowców. Będzie jeszcze dron nad ulicami Nowego Sącza, Sądecczyzny? Myślę, że na pewno. Na to musimy się przygotować, ponieważ zgodnie z analizą w zeszłym roku odnotowaliśmy bardzo dużo wypadków śmiertelnych, i w tym 6 z udziałem osób pieszych, więc musimy również podjąć takie kroki, aby ograniczyć to, żeby przede wszystkim na drogach było bezpieczniej. A tutaj pomoc drona faktycznie jest i przydaje się. A jak to w praktyce właśnie wygląda? W praktyce wygląda to tak, że jest policjant, który obsługuje dron, dodatkowo drugi, który posiada urządzenie, które rejestruje, prawda, przekaz bezpośrednio z tego drona, i od razu w tym miejscu są również policjanci, którzy zatrzymują kierowcę, gdzie właśnie osoba, która obsługuje to urządzenie, wskazuje, że ten i ten kierowca, prawda, popełnił wykroczenie, automatycznie policjanci go zatrzymują, no i zostaje rozliczony. Co ważne, może być tak, że popełnimy wykroczenie, a dopiero za odcinek pół kilometra, kilometr możemy zostać zatrzymani, ponieważ jest ten zasięg bardzo duży i jednoznacznie tutaj trzeba wskazać, że jakość obrazu no, jest niepodważalna. Zdziwieni byli kierowcy, jaka była reakcja kierowców, który tak bardzo wielu kierowców. Tak, kierowcy byli zdziwieni, no nie spodziewali się tego. A co muszę jeszcze jedno powiedzieć przy tym, bo to bardzo ważne, że akurat prowadziliśmy chwilowo te czynności na Alejach Królowej Jadwigi, prawda? I tutaj mamy dwa pasy ruchu. I niektórzy kierowcy tłumaczyli się w ten sposób, że oni nie wiedzieli, że popełniają wykroczenie, ponieważ sugerowali się, że przy dwóch pasach ruchu każdy z nich ma, prawda, swój pas i może jechać. I nie odbierali, że wyprzedzając w tym miejscu on popełnia wykroczenie. A o tym niestety musimy pamiętać, że bez względu na to, ile jest pasów ruchu, nie możemy omijać pojazdu, który zatrzymuje się przy przejściu, czy też na przykład akurat zwolnił, a my go wtedy wyprzedzamy. Jest to karalne i to w tej chwili 1500 zł. Także pamiętajcie, kierowcy, o tym, że także za pomocą drona policja może sprawdzać właśnie to, w jaki sposób jedziemy. I panie naczelniku, na sam koniec, ponieważ trwają ferie zimowe, sądecka policja prowadzi akcję Bezpieczne Ferie. Co w ramach tej akcji? No, w ramach akcji Bezpieczne Ferie oczywiście kontrolujemy autokary, które wyjeżdżają z dziećmi, z młodzieżą. To trzeba wcześniej zgłosić ten autokar. Tak, oczywiście kontrolę autokaru należy zgłosić przynajmniej 2 dni robocze przed planowanym wyjazdem, tak abyśmy mogli zaplanować, prawda, tą kontrolę, żeby nie zostali policjanci wyciągani ze służby, które w innym na przykład rejonie mają w tym dniu realizować zadanie zgodnie z dyslokacją. Jest to bardzo istotne, dlatego o to bardzo proszę, żeby faktycznie przynajmniej na 2 dni robocze wcześniej zgłaszać taką kontrolę. Co będziemy więcej robić? Przede wszystkim w rejonach miejsc wypoczynku będziemy reagować na przekroczenia prędkości, na wykroczenia popełniane w stosunku do pieszych, ale również pieszych. Pamiętajmy, że pieszy też ma obowiązki. Nie może korzystać z telefonu lub innych urządzeń, które na przykład przy przekraczaniu jezdni zakłócają mu, prawda, tą widoczność i uniemożliwiają bezpieczne przejście. Za to również można dostać mandat, jeżeli chodzi o pieszego. A jaki to jest mandat? Tutaj mandat jest w wysokości 300 zł. Czyli przechodząc przez ulicę nie możemy rozmawiać przez... Tak, jeżeli przechodzimy przez ulicę, czy to w miejscu, gdzie, prawda, są pasy, jest przejście, czy też w innym miejscu, bo nie wszędzie są pasy, a możemy przechodzić, nie możemy korzystać z urządzeń, prawda, elektronicznych czy telefonu, jeżeli będzie nam to utrudniało widoczność, prawda, i umożliwiło bezpieczne przejście. Także wtedy możemy dostać mandat w wysokości 300 zł za takie wykroczenie. Co bym chciał jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o te ferie. Również są prowadzone działania na stokach przez, prawda, policjantów komisariatów oraz służby prewencji. Tam również policjanci jeżdżą na nartach. Wszystko robi się po
to, aby prawda, ten wypoczynek był jak najbardziej bezpieczny. A jeżeli chodzi o te stoki, na co policjanci zwracają uwagę? No jeżeli chodzi o stoki, to przede wszystkim na zachowanie, tutaj już nie kierowców, ale na zachowanie osób, które jeżdżą na nartach. Trzeźwość, czy na przykład ktoś się nie wybrał na narty i nie jeździ po użyciu alkoholu, bo prawda, stwarza bardzo duże zagrożenie. Ponadto, jeżeli ktoś bardzo brawurowo jeździ, na te zachowania takie nieodpowiednie policjanci reagują. Czyli żeby było bezpieczne i żeby ten zimowy wypoczynek po prostu skończył się szczęśliwie. I oczywiście, nie było żadnych wypadków. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem był nadkomisarz Bogdan Łęczycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Dziękuję.